Ja od ponad 10 lat wiem, jak się odżywiać i odżywiam się głównie według 5 przemian i się w tym wcale nie chwalę. Dla mnie jedzenie jest bardzo proste. Im prostsze, tym lepsze. I generalnie to też warto powiedzieć i chyba dobrze to doszliśmy, że powinniśmy się odżywiać jako ludzie jak najbardziej prosto. I mimo tego, że podobają mi się wszystkie dania, jakie robią różne osoby i pokazują, jak to pięknie wygląda i na pewno super smakuje, tak dla mnie prostota jest ideą odżywiania się. Im mniej przetworzone pokarmy, tym lepiej, nie? To, mniej co zerwiesz... I też te pokarmy, które są dostępne w naszym otoczeniu, prawda? A nie na przykład zaimportowane z Azji albo z Ameryki Południowej, prawda? O to właśnie chodzi, bo żyjemy w tym środowisku i to, co jest blisko nas, będzie najbardziej z nami spójne. Nawet tak jest, jeżeli pogadasz z jakimś lekarzem medycyny chińskiej, który zajmuje się ziołolecznictwem, to on ci powie, jeżeli ci nie wciśnie chińskich ziół, to on ci powie, że to zioło, które koło ciebie rośnie, będzie dla ciebie dobre na to schorzenie, które tobie dolega. Jest na to mnóstwo potwierdzonych po prostu faktów. Nie? U nikogo nie rosły mniszki koło domu na całym osiedlu, a u jednej osoby rosły i ta osoba miała problem, na który akurat mniszek lekarski był cudownym rozwiązaniem. Nie?